Tu Kamil. Z tej strony, jak zwykle. Kto by inny? Karolowi chciałem dać kiedyś kamerkę, to powiedział, że on gadać nie umie do kamery i... jedziemy... Następny, kolejny dzień. Nagrywam dzień po dniu, jakbyście chcieli wiedzieć. No i jedziemy, kończymy już powoli przeżytą. Zostało tam 5 hektarów niecałe. I to potem przejeżdżamy na jęczmień. Zostało 33 hektary jęczmienia. Potem przeżycie i to będzie już finito na ten rok. Chyba, że jakaś usługa mała dojdzie, ale to nie wiadomo jeszcze. Lecimy najstarszym wiatorem. Tu jest fajnie, bo po asfalcie w miarę szybko to schodzi. Teraz akurat sypiemy do wiaty, jest przegroda zrobiona, mamy pszenicę, mamy wszędzie, to teraz sypiemy. I pszenica jest też na drugiej stronie, też jest przegroda, jest zrobione. To są zboża do siewu. Dostawione. No, oczywiście będą czyszczone i będzie tym sianem. Jest to zboże z wymiany, to był kwalifikat. Czyli pierwszy rok u nas i... Jedziemy na nasze pole, takie zwane pensjonat. Znaczy to nie jest nasze, ale to jest w dzierżawie. Ale już kupę lat to mamy i się dogadujemy z właścicielem. Jeden kawałek 5 hektarów. Suma zostawiona, tak jak mówiłem, zostaje na wymianę za kompost. Kompost już się wozi do nas. Na jednym polu mamy już swoją hałdę nawiezioną, na drugim polu jest na razie 10 aut, bo wczoraj wozili na średnisko po rzepaku. Jadę po ścieżce, to jest wyciśnięta ścieżka jak cholera. Kosimy nisko, bo znamy nasze pola, jest zwałowane i nie ma żadnych niespodzianek. Jeszcze kawałek pojadę. Tu jest taki rów, leci i tu jest nie tak, że mokro, tylko w tym miejscu nie tak za bardzo jest mokro, jak tam. O tym właśnie chciałem powiedzieć. I tu jest taki, bo tu był kiedyś nieużytek. My go uprawiliśmy. I jak są suche lata, normalnie może wjechać. Jak jest mokro, no to trzeba go mijać. Normalne, nie? Takie pole pofalowane to nie są góry jak niektórzy mają, ale dla nas to już jest pole górzyste. Nie mamy za bardzo takich dużo pól górzystych, czyli mamy równe, w miarę równe pola i spore hektarowo, no bo pole, no to pole. Już mam pełną przyczepę. Dobra, na razie kończę, potem coś wam dogram. Do zobaczyska. No, jestem z powrotem. Jesteśmy już na polu z jęczmieniem. To 33 hektary. Na byłej owczarni, jak to mówią. Teraz jest tu produkcja robaka. Ja czekam już z przyczepą, tata jedzie kombajnem. Zaraz się szczepiamy. No i wjeżdżamy w jęczmień, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, jak sypnie.
Powinno być dobrze. Tu jest bezorkowo. Pierwszy rok. To nie wiem, się okaże. Trochę tu przypaliło. Bo było sucho jak cholera. Ale co zrobić? No i 33 hektary. Ostatnie u nas. Kusimy, dzisiaj jest sobota. Godzina 16:59, 7 sierpnia. Kosimy jęczmień. Znaczy wjeżdżamy w jęczmień. Suchy na pewno jak pieprz. Nagram ci, nagram. Ja trochę chyba rębak opuszczę, nie? Zabezpieczyłeś? Tak. O jeden rębak opuszczę. Chyba nie. Na maksa do góry? Tak. Tu na razie ciągnik będzie stał, nie? Chyba Duda nie jeździ to. Co? Chyba Duda nie jeździ to. Możecie jeździć po ścieżce. Tak? Tak. Weź tam uchyl to okno. Wyglądam jak górnik z tą kamerą. Gzieb jakiś. Kurwa, śmieszne. Cię nie będę wyłamiał. Nie będę się wypowiadał. No co, będę dużo gadał. Podniosło się? Podniosło się. Tak, poszło do góry. Musisz na gardę podnieść do góry. Nie, muszę, muszę. Tylko jęczmień to nie wiem, czy nie tak. Trzeba być zobaczyć.
krytyczna pozycja na garniaczu. Lepiej było header widać, nie? Header, no jak się... No, blach pod rotora. Liwa funkcja przystoi. Trzeba ten... Rotor przestawić, nie? Przestawiamy, czy nie? No może przestawić tą blachę. Ale otwieramy czy zamykamy? Tył jest otwarty. Jedna jest zamknięta, jedna otwarta. Jesteś z powrotem, to znaczy i tak skusimy jęczmień, trzecia przyczepa już prawie nakoszona, o co brakuje, ja naprawdę tylko dosypać
Jest on strasznie przywalony. No, ale sypie ładnie. Powiem szczerze, sypie ładnie. I co tu wam powiedzieć jeszcze? Jest jak jest, jest dobrze. Jutro trzeba będzie obdmuchać dobrze kombajn. Nie chcemy żadnych pożarów. Wiecie, kto jest? Nie chcemy pożarów, trzeba obmuchać, bo kurz się może zapalić, to normalne. Odniosę się do filmu Szoka. Mówił, że czemu się kombajny palą i w ogóle. To jeszcze, tak jak u nas w klasie, są kalamitki, które mają dane godziny, ile godzin odbędzie kombajn, trzeba przesmarować. No i nie smarujemy, że do oporu aż wyjdzie, tylko smarujemy 2-3 razy smarownicą i to wszystko. To są takie właśnie łożyska, że nie dajemy więcej smaru, bo jak damy za dużo, to ten smar jeszcze gorzej zacznie się grzać łożysko i wtedy może się zapalić, a normalnie pracując w kurzu to może się stać. No i codziennie trzeba dmuchać ten kombajn. One mają już filtr cząstek stałych i to normalne, że AdBlue, że dochodzi do wypalenia filtra cząstek stałych, stworzy się większa temperatura na tumniku, na wszystkim, no i może się to zapalić, jak będzie nadmiar kurzu jakiegoś. No i trzeba pamiętać o tym, żeby to zawsze przedmuchać, dopiero jedziemy w pole, a nie, że szybciej skoszę od sąsiada i to nie na tym polega. Ma się po prostu nic nie dziać w żniwa, choć zawsze może się coś stać, bo może się łożysko zapiec, może się różne rzeczy stać i może się zacząć palić, ale unikajmy tego jak możemy, starajmy się to robić z głową, tak jak tutaj pracujemy z rębakiem, pole jest powałowane, no i zasiane w miarę ładnie. Kosimy nisko. No i kamienie jakie były na wierzchu, które wał nie wgniótł, większe pozbieraliśmy. No i tak ma być, no. Nie daj Boże, kamień by złapał kombajn, powinien chwytać kamień i go złapać. No ale nie daj Boże, poleci odłamek dalej, rębak ciachnie, tworzy się iskra, no i się pali potem całe pole, nie? Tak jak mamy tu wkoło lasy, no jest to niemiła rzecz, jakby się zaczął palić. Niby mamy gaśnicę w ciągnikach i w ogóle, ale to jest znikoma ilość. A mamy kawał do domu jechać po talerzówkę czy po coś, to już tu kawał by spłonęło, nie? Dlatego starajmy się jak możemy, żeby nie dopuścić do żadnych pożarów. Oglądałem ostatnio coś na TikToku, było, że w kombajnie, w kołach nalewałem wodę, taki kranik specjalny robią, wąż jest zwinięty na kołach, fajna rzecz, no i na pewno sporo uratuje, nie? No, jęczmień jest bezorkowo siany, zaraz podejdziemy, to jest odmiana kucyk, była skracana. To jest pole po gnoju i po wapnie w tym samym roku. Tak dawaliśmy, no nie powinno się tak dawać, ale tak dawaliśmy. Nie było czasu, a pole tego potrzebowało. I tu nie była orka robiona właśnie, a była bezorkowo tu siane. Widzieliście na filmach. No i jest, no bomba. Jak na taki rok to jest bardzo dobrze. Są tu piaski, no i lepszej ziemi trochę. I na piaskach widać, no, wybrało. No ale średnia będzie dobra, mi się wydaje. Silosy zapełnimy. No i takie buty. Dobra, ja czekam na dosypanie. Będę jechał z tym. Z wami się dzisiaj żegnam.
następny vlog. Nie wiem, podawajcie propozycje, o czym może być, o czym mam nawinąć temat. Pozdrawiam.